Siemanko, dzisiaj obalimy sobie i omówimy 10 mitów na temat spożycia białka. I nie mówię tutaj o białku w proszku, tylko generalnie spożywania białka w naszej diecie. To może pierwszy taki mit gratisowy, że mówiąc białko, nie chodzi o białko w proszku, tylko generalnie źródła białka. Pierwszy mit, który obalimy, jest bardzo częsty, często się pojawia, mimo tego, że już jest dawno obalony, to dalej dostaje takie pytania, a mianowicie, czy wchłonie się więcej niż 30 czy 40 gramów białka, czy jakakolwiek ilość. Mit ten wziął się z badania, które pokazywało, że spożycie większej ilości białka niż właśnie te wspomniane 30 do 40 gramów nie wiąże się z lepszą syntezą białek mięśniowych. Jednakże jest to bardzo uproszczona koncepcja i tak naprawdę nie o to chodziło w tym badaniu. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na to, że organizm jest w stanie jak najbardziej przetworzyć dużo większej ilości niż 30 czy 40 gramów tego białka. Gdyby było inaczej, to po prostu byśmy dawno zginęli. W sensie raczej byśmy nie chodzili po prostu po tej ziemi, dlatego że jest to totalnie jest bez sensu pod względem ewolucji. Biorąc pod uwagę zwłaszcza to, że nasi przodkowie jedli raczej rzadko i dużo niż często i mało. Jakby było inaczej, czyli moglibyśmy rzeczywiście wchłonąć tylko te 30 czy 40 gramów białka, to byłoby to rewelacyjna informacja dla osób na redukcji, bo tak naprawdę spożywalibyśmy wtedy ujemne kalorie, bo mówiąc o tym, że nie jesteśmy w stanie czegoś wchłonąć, znaczy, że musimy to wypróżnić, tak jak chociażby błonnik. Także wtedy na redukcji moglibyśmy jeść w ciągu dnia, nie wiem, po pół kilo mięsa na posiłek i byśmy wtedy dostarczali tylko 40 gramów białka, a całą resztę byśmy wypróżniali, ale tak się nie dzieje. Należy jednak zwrócić uwagę na tą syntezę białek mięśniowych, że rzeczywiście powyżej tych 30 czy 40 gramów ta synteza nie będzie większa. Mamy coś takiego jak próg leucynowy, wynosi on około 2,5 do 3 gramów leucyny, gdzie ta leucyna stanowi około 8-10% białka, stąd właśnie te 30 czy 40 gramów. No i powyżej tego nie będziemy powodować kolejnych syntez białek mięśniowych w czasie. Dlatego też lepszym rozwiązaniem, też jak pokazują badania, lepiej jest spożyć 3 na przykład posiłki o umiarkowanej ilości białka, niż na przykład tylko jeden o bardzo dużej ilości białka, właśnie w celu tej syntezy białek mięśniowych. Niemniej jednak powyżej 3 posiłków nie zauważono takiej relacji, nie zauważono, żeby to dawało lepsze efekty, także jak najbardziej możemy jeść więcej białka na posiłek. Drugi mit, który często się pojawia, zwłaszcza na jakichś tam kobiecych forach, w kobiecych plotkach, to że od samego białka rosną mięśnie. I oczywiście białko odgrywa kluczową rolę w wielu funkcjach organizmu, w tym budowaniu i naprawianiu tkanek, wytwarzaniu enzymów, hormonów, czy utrzymaniu zdrowych kości, skóry, krwi. Jest niezbędne do budowy i regeneracji mięśni, co jest szczególnie ważne dla osób aktywnych fizycznie. Ale czy samo białko prowadzi do przyrostu masy mięśniowej bez ćwiczeń? I odpowiedź na to pytanie jest zdecydowanie nie. Rozważmy to na przykładzie. Powiedzmy, że chcesz zbudować dom i białko to są twoje cegły. I czy samo posiadanie cegieł bez żadnego planu, bez pracy sprawi, że zbudujesz ten dom? No nie, jakby potrzeba też innych rzeczy, żeby te cegły chociażby ze sobą skleić i przede wszystkim trzeba je ułożyć, trzeba je wykorzystać. I tak samo jest z białkiem, że trzeba je wykorzystać, a jedyny sposób na to, żeby zbudować te mięśnie, jest przez stymulowanie tych mięśni, czyli przez trening. Musi dojść do treningu, musi dojść do uszkodzeń mięśni, musi dojść do progresji, żeby właśnie te mięśnie rosły, żeby miały na co reagować, żeby miały po co w ogóle rosnąć, bo wiecie, dla naszego ciała większa ilość masy mięśniowej raczej jest zbędna, bo to jest nieużyteczna tak naprawdę tkanka w pewnym momencie. I tak samo spożywanie, nie wiem, dużej ilości białka w momencie, gdy nie trenujesz, nie spowoduje, że te mięśnie zachowasz. Kolejnym powszechnie powielanym mitem jest to, że białko powoduje, że uszkodzą nam się nerki, że generalnie jest złe dla naszych nerek. Nerki są organem, który odgrywa kluczową rolę w filtrowaniu odpadów z krwi, w tym produktów przemiany białka chociażby. Jest prawdą, że osoby z istniejącymi problemami nerkowymi są często zalecane do ograniczenia spożycia białka, ponieważ nadmierna jego ilość może obciążyć te nerki i pogorszyć istniejące problemy. Jednakże dla osób ze zdrowymi nerkami mamy mnóstwo dowodów naukowych, które pokazują, że samo większe spożycie białka tych nerek nie uszkodzi. Także jeżeli ktoś ma zdrowe nerki, to może spożywać duże ilości białka i mówiąc duże ilości, mam tu na myśli nawet ilości rzędu 2,5 czy 3 gramów na każdy kilogram masy ciała, które są zbędne, o czym będzie kolejny mit.
Kolejnym mitem jest to, że im więcej białka, tym lepiej. Że wiecie, im więcej białka spożyjemy, tym więcej mięśni zbudujemy i że nie ma czegoś takiego jak za duża ilość białka. I to działa trochę tak, że organizm potrzebuje w ciągu dnia jakiejś ilości białka. Jest to około 0,8-1 gram na każdy kilogram masy ciała. W momencie, gdy mamy do czynienia ze sportowcem, gdy mamy osoby zwłaszcza trenujące siłowo, to zapotrzebowanie, to spożycie białka powinno być wyższe w okolicy 1,6 do 2 gramów na kilogram masy ciała. No ale co w przypadku, gdy ktoś spożywa właśnie jeszcze więcej tego białka? Otóż organizm wykorzysta tyle, ile może, tyle, ile potrzebuje wykorzystać tego białka, a reszty się po prostu pozbędzie. W jaki sposób? Chociażby część tego białka może zostać zmieniona w glukozę i po prostu wykorzystana w celach energetycznych. Ponadto białko to zawsze są kalorie, więc jeżeli spożywamy więcej białka, to z automatu będziemy spożywać mniej węglowodanów czy tłuszczu. Oczywiście jeżeli chcemy jeść na tam odpowiedniej ilości kalorii, w sensie czy na naszym zapotrzebowaniu kalorycznym, czy na lekkim surplusie, czy na deficycie kalorycznym. Co z kolei może powodować jeszcze więcej problemów, dlatego że chociażby a. Za mała ilość tłuszczu będzie mogła wiązać się z problemami chociażby hormonalnymi, dlatego też ten tłuszcz w diecie powinien być. I tak samo za mała ilość węglowodanów może sprawić, że będziemy mieć mniej energii na treningu, przez co te treningi będą gorsze, przez co tych mięśni mniej zbudujemy tak naprawdę. Więc tu powiedziałbym, że odpowiednia ilość białka to właśnie będzie to 1,6 do 2 gramów w momencie, gdy ktoś chce zbudować masę mięśniową, dlatego że tego białka potrzeba mniej mimo wszystko, żeby zbudować masę mięśniową, niż na przykład na redukcji, żeby uchronić nasze mięśnie przed spadkami. Niemniej jednak nie polecam po prostu nikomu spożywać więcej białka niż 2,5 grama na kilogram masy ciała białka, i też nie ma dowodów naukowych, które by pokazały, że większe spożycie ma jakikolwiek sens w jakimkolwiek aspekcie. Istnieje też mit, że białko może powodować osteoporozę, czyli chorobę, która prowadzi do osłabienia kości. I mit ten wziął się z tego, że białko podobno zakwasza organizm, co zmusza do wykorzystania wapnia z kości i w teorii mogłoby doprowadzić do utraty masy kostnej. Jednakże dowody naukowe tego nie pokazują, a pokazują coś wręcz przeciwnego. Przykładowo badanie opublikowane w American Journal of Clinical Nutrition wykazało, że wyższe spożycie białka było związane ze zwiększoną gęstością mineralną kości i mniejszym ryzykiem złamań u starszych kobiet. Dlaczego? A chociażby dlatego, że kości składają się w 50% z białka. Ponadto pomagają zwiększyć wchłanianie wapnia. No i produkują hormon IGF-1, który jest hormonem wzrostu. Kolejny bardzo często powielany mit, zwłaszcza przez powiedzmy karnivorów i bardziej takich ludzi, którzy są za mięsem, to że białko ze zwierząt, w sensie białko zwierzęce, jest dużo lepsze niż białko roślinne. Pamiętajcie, że białko składa się z aminokwasów. I na pewno jeżeli słyszeliście ten mit, to też słyszeliście o tym, że zwierzęta, w sensie mięso, na przykład jajka, że tam mamy pełen aminogram, a w diecie roślinnej jest niepełny aminogram. I chodzi tutaj o to, że po prostu niektóre rośliny mogą nie mieć wystarczającej ilości albo w ogóle nie mieć jakichś aminokwasów, które są niezbędne dla organizmu, w sensie które trzeba dostarczyć z zewnątrz. Jednakże dobrze zbilansowana dieta, chociażby wegańska, w której w ogóle nie ma produktów odzwierzęcych, również może być dobra. Tak samo dobra jak dieta z udziałem mięsa. Problem jest tylko taki, że taką dietę po prostu ciężej zbilansować, bo jeżeli spożywamy zwierzęta, jeżeli spożywamy produkty odzwierzęce, to wystarczy tak naprawdę, że spożyjemy odpowiednią ilość białka i to źródło nie ma aż takiego znaczenia, dlatego że w każdym będzie pełen aminogram. W momencie, gdy mamy dietę roślinną, no to trzeba mieć trochę wiedzy na ten temat, jak to dobrze zbilansować, żeby było dobrze. Także po części się z tym mitem, powiedzmy, zgodzę, że po prostu jest łatwiej jedząc mięso, ale na diecie roślinnej również można zbudować mięśnie, można być świetnym sportowcem, zresztą są sportowcy weganie. Kolejnym mitem, tak nie może w pełni, ale po części jest to, że białko jest najbardziej sycącym makroskładnikiem i że właśnie im więcej tego białka jemy, tym ta sytość się zwiększa i że generalnie trzeba jeść dużo białka, żeby mieć tą sytość zachowaną. I tutaj również trzeba ten temat rozbić na parę części. Po pierwsze, jest coś takiego jak hipoteza dźwigni proteinowej i polega ona na tym, że organizm będzie dążył do spożycia odpowiedniej ilości białka, niezależnie od ilości kalorii. W sensie może być tak, że spożyjecie dużą ilość kalorii, ale jeżeli tam nie będzie tego białka, to organizm dalej będzie jakby chciał jeść. Nie będziemy czuli się syci i na odwrót, w momencie, gdy zjemy posiłek, który dostarcza nam odpowiedniej ilości białka, mimo że będzie niskokaloryczny, to ten głód możemy zabić. Niemniej jednak, po pierwsze, nie działa to do końca, w sensie nie działa to bez końca tak, że im więcej białka,
białka, tym większa będzie sytość, bo w pewnym momencie po prostu to przestaje mieć znaczenie i są to właśnie okolice około 2,5 g na kilogram masy ciała i tu mówimy o osobach raczej, które są na skrajnej redukcji, na niskim poziomie tkanki tłuszczowej, gdzie z tym apetytem naprawdę może być problem. Drugi problem jest taki, że wiele osób tak naprawdę nie jest głodna, tylko mają ochotę coś zjeść i wtedy białko w niczym nie pomoże. Jeżeli komuś chodzi coś po głowie do zjedzenia, jeżeli ktoś ma apetyt, jeżeli ma łaknienie na jakąś konkretną rzecz, to większa ilość białka w diecie mu nie pomoże, wręcz może zaszkodzić, dlatego że właśnie zabraknie tych kalorii na to, co by chciał zjeść. Więc w takim wypadku lepiej byłoby zjeść mniej tego białka, właśnie na poziomie chociażby 1,8 g na kilogram masy ciała białka, a do tego zjeść to, na co się ma ochotę, tylko wliczyć to w dzienny bilans kaloryczny. Dlatego mówię, trzeba rozróżniać apetyt od rzeczywistego głodu. Kolejnym mitem, który chcę obalić, jest to, że białko w proszku jest równie dobre, albo lepsze nawet, od naturalnego białka, w sensie źródeł białka typu mięso. Bo oczywiście, tu możemy mówić o osobach, które mówią, że białko w proszku to jest sama chemia, że tam nic nie ma żadnych wartości odżywczych i bez sensu to pić, ale druga strona może być taka, że to białko musi być w ciągu dnia, że ono jest najlepsze, nie wiem, po treningu, że szybko się wchłania i tak dalej. W zależności, wiecie, w zależności kto pisze narrację, czy piszą to firmy farmaceutyczne, firmy suplementacyjne, nie wiem, kulturyści, czy piszą to jakieś osoby, które są bardziej właśnie w stronę, powiedzmy, takiej natury. I tutaj jedna i druga strona nie ma racji jak zawsze. Jak są dwie skrajności, to zawsze prawda jest gdzieś po środku. Białko w proszku, jeżeli jest oczywiście dobrej firmy, jest sprawdzone, będzie równie skuteczne co zwykłe białko spożyte chociażby z mięsa, w sensie ono dalej zawiera taką samą ilość aminokwasów i tyle, ile jest białka, tyle jest białka. Bardzo często ten aminogram jest dużo korzystniejszy, dlatego że można mieć wpływ po prostu w trakcie produkcji na to, ile chociaż będzie leucyny i tutaj na przykład są hydrolizaty białka, które mają ilość leucyny na poziomie 12 gramów w 100 gramach, gdzie na przykład mięso będzie miało około 9, więc tej leucyny będą miały więcej, a leucyna jest właśnie niezbędna do tej syntezy białek mięśniowych. Niemniej jednak odżywka białkowa nie zawiera wielu innych rzeczy, które dostarcza chociażby mięso czy jajka. A mówimy tu przede wszystkim o składnikach odżywczych, o witaminach, o minerałach. I oczywiście suplementy, te proszki mogą być tym wzbogacone, ale to dalej nie jest to samo. Już nie wspominając o formie, w jakiej to występuje. Wiecie, niektórzy, którzy lubią jeść, wolą jednak zjeść, wolą czuć, że coś gryzą, wolą też słony smak, a nie ma raczej odżywek, które mają słony smak, tylko raczej wszystkie są słodkie. Więc odżywki białkowe to jest coś, co będzie pomagało nam uzupełnić białko w diecie. W momencie, gdy ktoś ma właśnie problem, gdy ktoś jest na przykład niejadkiem, gdy komuś to jedzenie nie wchodzi, gdy ktoś może jest słodką dupką i woli na słodko po prostu jeść, to wtedy taka odżywka białkowa może być bardzo dobrym uzupełnieniem, ale nie powinna być nawet nie głównym źródłem białka, nawet drugim czy trzecim nie powinna być. Tylko raczej skupcie się na naturalnych produktach, normalnych produktach, a ta odżywka niech będzie, powiedzmy, takim na czarną godzinę. Kolejnym mitem jest to, że tylko sportowcy potrzebują dużej ilości białka i że generalnie to tylko jest dla osób aktywnych, że osoby, które nie uprawiają sportu, tego białka nie muszą, nie powinny jeść w dużych ilościach. I tak, po części jest to prawda, że osoby, które są aktywne fizycznie, potrzebują większych ilości białka, w sensie mają większe zapotrzebowanie na białko, co nie znaczy, że osoby, które nie mają większego tego zapotrzebowania, nie będą miały benefitów, nie będą miały plusów ze spożycia większej ilości białka. Bo tak jak wcześniej powiedziałem, białko chociażby pomaga z sytością, w sensie uczuciem sytości, więc dla osób, które się chociażby odchudzają, dla osób, które dbają o, powiedzmy, o linię, o to, żeby nie przytyć, to większa ilość białka, nawet jeżeli nie uprawiają sportu, będzie bardzo istotna. W dodatku, większa ilość białka będzie powodowała lepszą kontrolę glikemii, więc dla osób, które borykają się czy z cukrzycą, czy z insulinoopornością, czy generalnie czują właśnie chociażby taką senność po posiłku, no to również ta większa ilość, większy udział białka w diecie będzie pomocna. I ostatni mit, jaki obalę, to to, że najważniejsze jest białko spożyte po treningu. W sensie, że po treningu to jest najlepszy, najwyższy, najważniejszy czas na spożycie białka i że musimy to zrobić najlepiej od razu po zakończeniu treningu, bo jest okno anaboliczne i trzeba wykorzystać tą syntezę białek mięśniowych. Po pierwsze, trzeba pamiętać o tym, że mięśnie nie rosną tylko po treningu, nie rosną tylko w trakcie treningu, tylko rosną przez cały czas. Oczywiście, jeżeli mówimy o
trenowaniu. Jeżeli ktoś trenuje, to ma po prostu podniesioną syntezę białek mięśniowych nie przez pół godziny, nie przez godzinę, tylko nawet przez 72 godziny po zakończeniu treningu i jest to po prostu zwiększona synteza białek w obrębie mięśni, które trenował. I białko, w przeciwieństwie do węglowodanów czy tłuszczu, nie jesteśmy w stanie go magazynować, nie jesteśmy w stanie go zjeść na zapas. Więc skupianie się na spożyciu tego białka tylko w jednym posiłku nie ma większego sensu, dlatego że my potrzebujemy stałego dostępu do tych aminokwasów. One cały czas powinny krążyć w naszej krwi, tak żeby organizm w tym momencie, w którym potrzebuje tego, to powinien sobie je zaciągnąć, że tak powiem. Także białko jest istotne zarówno po treningu, przed treningiem, przed snem, po budzeniu. Jakby każda pora dnia jest równie istotna, jeżeli chodzi o spożycie białka. I jeżeli mówimy właśnie o tym oknie anaboliczym po treningu, to tak jak powiedziałem, nie ma takiej potrzeby, żeby to białko spożywać od razu po treningu. Tym bardziej, jeżeli jedliśmy posiłek przedtreningowy, jeżeli zjedliśmy na przykład na godzinę, dwie przed treningiem, to spokojnie możemy z tym posiłkiem potreningowym też również poczekać godzinę, dwie. Jeżeli jakiś mit Cię zaskoczył, to napisz w komentarzu, albo może Ty znasz, jakiś usłyszałeś, którego ja tutaj nie omówiłem, to również napisz go w komentarzu, zostaw łapkę w górę i widzimy się w kolejnym odcinku.